Ławce z 16 złotem. Płock z 18 srebrem. Mecz o tytuł Mistrza Polski omówimy z najlepszym zawodnikiem sezonu PGNiG Superligi Michałem Daszkiem. Wielkie dni przeżyła Gwardia. Opolanie zdobyli drugi w historii klubu brąz. Od pierwszego minęło 55 lat. W magazynie kończącym sezon będzie poważnie. I będzie mniej poważnie. Zapraszamy na ostatni kontratak. W naszych kalendarzach poniedziałkowe wieczory należą do piłki ręcznej, należą do magazynu Kontratak, programu poświęconego wydarzeniom w PGNiG Superlidze. Mamy nadzieję, że Państwa terminarze, notatniki, kalendarze funkcjonują w podobnym rytmie. Krzysztof Bandyk, dobry wieczór Państwu. Jak co tydzień od pierwszego programu jest z Wami Iwona Niedźwiedź. Dobry wieczór Państwu. A Michał Daszek, skrzydłowy Orlenu Wisły Płock, przyjechał do nas po raz pierwszy. Miło Cię widzieć. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. I na początek będziemy rozmawiać troszeczkę o różnicy w pojmowaniu sukcesu w dyscyplinie zespołowej, kiedy to odnosi się wyróżnienia indywidualne, bo tak się złożyło, że Wisła w tym sezonie kończy rozgrywki na drugim miejscu, no ale Michał odebrał z rąk ważnych ludzi polskiej piłki ręcznej Gladiatory. Najlepszy zawodnik, najlepszy skrzydłowy. Czy ten sezon był dla ciebie udany, czy jakoś inaczej na to patrzysz? Czy to bardziej złożona odpowiedź? Tak, był to dla mnie udany sezon, zacznę tak. Indywidualnie czułem się naprawdę świetnie. Wiadomo, że końcowy rezultat, czyli jednak niestety to srebro, troszeczkę boli i tutaj o wiele lepiej, o wiele smaczniejsze byłyby te gladiatory, gdybyśmy jednak zdobyli złoto, także to jest takie mieszane uczucie. Michał, a jak to się stało? Uważasz, że po prostu dobiłeś do takiego miejsca w karierze, gdzie już osiągnąłeś doświadczenie, spokój, umiejętności ci na to pozwalają, żeby grać na tym poziomie? Czy to jest raczej efekt pracy trenera Sabaty? Myślę, że po pierwsze pasuje mi ten hiszpański styl pracy. Myślę, że gdzieś tam łatwiej mi się pracuje w tej taktyce. Lubisz ciężki trening? Lubię ciężki trening, tak. I wielokrotnie, może nie lubię, ale moje nogi dobrze reagują na ciężki trening, także tego też potrzebowałem. I myślę, że gdzieś tam zostałem obdarzony bardzo dużym zaufaniem i myślę, że to też był główny czynnik tego, że ten sezon był całkiem niezły. A czy biorąc pod uwagę obciążenia, jakie przeżywałeś, jakie przechodziłeś przez cały sezon, to był najtrudniejszy rok w twojej dotychczasowej karierze? Tak, myślę, że tych mikrourazów było gdzieś tam najwięcej, ale na całe szczęście nie były one zbyt poważne i udało się z nimi grać i dalej walczyć. A dzisiaj jak się czujesz? Mocno w kościach odczuwalny jest ten sezon? Czy... Jestem zmęczony troszeczkę, ale nie ma niestety na to czasu, także może też nie do końca to dochodzi. Na pewno już po reprezentacji będę bardziej zmęczony i będę mógł sobie pozwolić na odpoczynek. A gdybyśmy ocenili cały sezon, powiedz mi, jak reagowałeś na wpadki, które się w Wiśle zdarzały. Ja pamiętam nieszczęsną wyprawę do Finlandii, no i wtedy zadawałem sobie nieszczęsne pytanie, dokąd Wisła zmierza i gdzie będzie pod koniec maja, bo oczywiście w dzisiejszym sporcie ważne jest to, jak się trenuje, jak się odpoczywa, jak się gra, no ale też sfera mentalna to ważna sprawa. To były jakieś poważne problemy do przezwyciężenia w głowie? Tak. I jeszcze wcześniej były te dwa mecze wyjazdowe Ligi Mistrzów. Pierwszy w Hiszpanii bodajże, tak, i drugi w Rumunii. I po tych meczach naprawdę ciężko było się pozbierać. Także na pewno wyciągniemy wnioski na przyszły sezon, żebyśmy unikali takich sytuacji. Ale wiadomo, jak jest w sporcie, czasami po prostu coś nie wychodzi. I myślę, że tutaj duża była pomoc tych doświadczonych zawodników, jak Marcin Wichary, jak Renato Sulicz. I po prostu wszyscy razem z zespołem wyszliśmy z tego dołka. Oczywiście wiemy o tym, że Xavi Sabaté lubi pracować bardzo długo. Myśli o piłce ręcznej, mam wrażenie, przez całe 24 godziny całej kolejnej doby. Śni prawdopodobnie też. A czy ma coś, czego nie miał Manolo Cadenas, czego nie miał Piotr Przybylski, czego nie miał Krzysztof Kisiel? Jakaś najważniejsza cecha przychodzi ci do głowy? Powiem tak, pierwszy raz spotkałem się z tak dokładną analizą przeciwników i naprawdę tutaj to jest dla mnie, może nie nowość, ale że w takim wydaniu tak to jest bardzo jakościowo pokazane, że tego naprawdę jest dużo i myślę, że jesteśmy świetnie przygotowani do wszystkiego. Michał, a praktycznie to rozłóż. Czy wy indywidualnie oglądacie każdego zawodnika, omawiacie indywidualnie, co potrafi, słabe, mocne strony, czy raczej skupiacie się na taktyce i jak
jak złamać pewne ustalenia taktyczne, jak nie dopuścić do tego, żeby zespół zagrał dobrze. Na czym ta taktyka polega? Dodam też, że to jest zależne od przeciwnika i od czasu, jaki mamy. Jeżeli tego czasu mamy więcej, to znamy silne strony poszczególnych zawodników, znamy akcje, które grają najczęściej zespoły przeciwne. Też od razu przygotowujemy jakieś niespodzianki na te zespoły. Także tego jest naprawdę dużo. Nawet powiem szczerze, że często zdarza się, że wiemy poprzez pokazywanie przez środkowego, co dany zespół będzie grał. I wszyscy po prostu jesteśmy gotowi. Okej, ty trafiłeś do Płocka w wieku 22 lat, o ile dobrze pamiętam. Niedługo skończysz 27. Co 27-letni już ukształtowany zawodnik może jeszcze poprawić w swojej grze? Czy widzisz jakieś limity, które chciałbyś przekroczyć? Oczywiście, tak. Skuteczność przede wszystkim, bo myślę, że tutaj dalej są duże rezerwy. Kondycję fizyczną myślę, że też tak, mógłbym... Można biegać jeszcze szybciej i dłużej? Na pewno. Naprawdę? Tak. Myślę, że tak. I tutaj na pewno będę pracował nawet w swoim wolnym czasie, wakacje nad tym. Także no jest tego dużo na pewno. Gra w obronie na drugim, bo myślę, że trener pokazał mi, że jestem w stanie to robić, ale też mam duże rezerwy. A jeszcze pytanie o drugą linię. Jak ty się odnajdujesz w drugiej linii? Świetnie. I lepiej ci na środku, czy na boku rozegrania? I tu, i tu. O, brawo, brawo. Uniwersalny zawodnik zatem dzisiaj przyszedł do programu. Proszę państwa, po raz trzeci z rzędu najlepsi gracze PGNiG Superligi zostali uhonorowani statuetkami gladiatorów. Oto podsumowanie sobotniej ceremonii z Kielc. Kruszeców fajnie, wypracowała go cała drużyna, całą grą, bo tak naprawdę nie musiałem brać ciężaru na siebie, tylko rzucałem ze skrzydła albo z kontry lub z karnych. Zaskoczyło mnie to, ale jestem szczęśliwy, to jest motywacja do dalszej i lepszej pracy nad sobą. Mrówcza praca Mateusza Jachlewskiego, doceniona przez zawodników PGNiG Superligi. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, bo oglądałem nominację. I tak szczerze powiedziawszy, myślałem, że to właśnie Karalek zostanie tego gladiatora, ale bardzo miłe zaskoczenie i bardzo dziękuję wszystkim za głosy. Gladiator publiczności to bardzo popularny. W mediach społecznościowych Jan Czuwara to nazwisko wybrali kibice, wybierali spośród graczy, którzy najczęściej byli nominowani w wyborach na gracza meczu, gracza tygodnia. Taka podwójna nagroda, tak? Cieszymy się z medalu, ja się cieszę z gladiatora i... Mam nadzieję, że przyszłe sezony będą tak samo rewelacyjne jak ten. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili, czyli Michał Skórski, Tomek Wróbel, Karina Radomska, wielu ludzi, a przede wszystkim drużyna, która wierzyła w to, co robimy i mamy ten piękny wynik na sam koniec sezonu. Thank you. I'm very happy, very grateful. I've never won a prize like this in my life, so I'm really, really happy. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja dziękuję do wszystkich. Pora na skrzydłowego sezonu. I tutaj mamy, drodzy państwo, Michała Daszka, zawodnika Orlenu Wisły Płock, 38% wskazań. Zawodnik sezonu Michał Daszek, zatem drugi gladiator dla gracza Orlenu Wisły, 32% głosów. To głosy oddane na nawciarza. To jest tylko i wyłącznie zasługa całego zespołu. Także no, cały zespół zasługuje na takie, powiedzmy, wyróżnienia, a nie tylko ja. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla wszystkich wyróżnionych graczy. Ceremonia uhonorowania najlepszych graczy sezonu odbyła się w Kielcach po ostatnim meczu finałowym. Gwizdy kieleckiej publiczności dotknęły cię? Nie, to jest taki element sportu, na który nie mamy wpływu i akceptuję to, nie mam z tym żadnych problemów. A mi się nie podobały, Krzysiu. Wykorzystam okazję, żeby powiedzieć o tym. Przyznam, że byłam zszokowana i jeśli mogę, to daję czerwoną kartkę kieleckiej publiczności. Jest sport, jest mecz i kiedy się kończy mecz, to trzeba uszanować to, że zawodnicy Superligi wybrali tak, a nie inaczej. I to nie było fajne. Mi się to w ogóle nie podobało.
No i na prezentację wyszedł poważny zawodnik, reprezentant Polski, warto pamiętać. Z drugiej strony warto też dodać, że w czasie dekoracji srebrnymi medalami dało się słyszeć brawa kieleckiej publiczności dla ekipy Orlenu Wisły, więc mam nadzieję, że to już trochę zatarło to, o czym wcześniej mówiliśmy. Jeszcze ja myślę, że to jest też taki sygnał. Mamy graficzki naszych gladiatorów. To też jest taki sygnał dla Superligi, żeby jednak postarać się zorganizować coś, jakąś imprezę w neutralnym miejscu, gdzie rzeczywiście można w spokoju przyjąć te nagrody i cieszyć się z tego. Największa sensacja plebiscytu, waszym zdaniem? Ja sobie wypisałem nazwisko Michała Pereta, bo to być może jest zaskakujący najlepszy obrotowy. Sam powiedział, że spodziewał się, że Artiom Karaliok będzie wybrany przez ligę. No, patrząc na towarzystwo, patrząc na sezon Karalioka, to, no to rzeczywiście można było przypuszczać, że on zgarnie tego gladiatora, ale zawodnicy wybrali tak i to trzeba absolutnie uszanować. Ja też uważam, że Peret miał bardzo fajny sezon i fajnie, że dostał tego gladiatora. Michał wygrał głosowanie z Blażem Jancem na skrzydłowego bezpośrednio, bo Blaż był drugi w tej kategorii, natomiast gracz sezonu wygrana z Adamem Malcherem. Gdybyś w kilku słowach scharakteryzował Blaża Jansa, no bo cała liga, ja też pasjonowałem się waszą rywalizacją w finałach szczególnie. Tak, fenomenalny skrzydłowy. Myślę, że tutaj można tylko mówić o samych pozytywach. Nie boję się zaryzykować, że chyba jest najszybszym skrzydłowym całej Lidze Mistrzów w całej Europie, także nie wiem, jak on to robi, pomimo tak młodego wieku. Jest tak fenomenalnie przygotowany fizycznie. Do tego jest oczywiście bardzo skuteczny. Tutaj niejedną debatę z Loczkiem spędziłem nad tym, aby... Jak go zatrzymać. Tak, dokładnie. Także no, bo mieliśmy ciężki kawałek do zgryzienia. I no cóż, no, myślę, że tak naprawdę mimo tego młodego wieku bardzo dojrzały zawodnik. Przypominam tak, zawsze przy rozmowie o wieku, że chłopak debiutował w Lidze Mistrzów mając 15 lat i już tam sobie dawał radę. Jeszcze Thierry Omeyer był wtedy młody, dawno temu to było. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale pewną trudność zauważyłem w plebiscycie na gladiatora. Mam wrażenie, że mamy grono kandydatów niewybieralnych, no bo z jednej strony doceniamy sport, wysiłek sportowy, ale z drugiej strony grają sympatie, antypatie, no i podejrzewam, że jednak na liście nominowanych zawsze znajdą się osoby, które być może sportowo zasłużyłyby na coś więcej, ale z powodów sympatie, antypatie, wyróżnień nie mają. Akceptujemy taki stan rzeczy, Iwona, czy się burzymy? Tak, przyznam szczerze, że nie zastanawiałam się nad tym. Może dlatego, że no, człowiek się zawsze sugeruje swoim sposobem myślenia i jakby nie przychodzi mi do głowy, żebym w tego typu głosowaniu kierowała się sympatią bądź antypatią. Zawsze staram się być obiektywna, więc przyznam szczerze, że mnie zaskoczyłeś. No dobrze, być może poruszymy to w jakimś innym programie. Zobaczymy, jak to będzie się układało. Dobrze, 3 statuetki trafiły do Kielc, 2 do Płocka, Zabrza i Opola. Po jednej otrzymały Puławy i Kwidzyn. Proszę Państwa, tydzień temu przedstawiliśmy Państwu najlepsze interwencje. Bramkarzy mogliście wybrać najlepszą, głosując na profilu facebookowym N-Sport Plus. Oto ona, zagranie Marcina Wicharego, który jakby bez wysiłku zatrzymał Arkadiusza Osowskiego w meczu półfinałowym. To zostało docenione przez głosujących. Brawo, brawo, Wichura. Raz jeszcze zagranie rozgrywającego MMTS-u Kwidzyn w meczu półfinałowym. Z kolei głosowanie na najładniejszą bramkę wygrał leworęczny, żeby inaczej, Marek Szpera, rozgrywający Energii MKS-u Kalisz. Trafienie w meczu Zagłębiem Lubin, walka o punkty w grupie spadkowej. Informujemy także, że w tygodniu poprzedzającym mecze o medale graczem tygodnia wybrany został José de Toledo z Orlenu Wisły Płock. Kolejny leworęczny rozgrywający. 4 ostatnie mecze rundy finałowej, drodzy Państwo, miały dać odpowiedź na najważniejsze pytania. Kto zdobędzie medale, kto będzie mistrzem, kto zajmie najgorsze ponoć dla sportowca 4. miejsce. Gwardia grała z MMTS-em o brąz, o złoto zmierzyły się Vive z Wisłą. Natomiast interesujące było także na polu bitwy o utrzymanie. Ostatnia seria miała odpowiedzieć, kto spadnie z ligi, kto będzie grał w barażu. Zainteresowani Stal i Arka grali odpowiednio z Zagłębiem i Wybrzeżem. A relacje z ostatnich meczów PGNiG Superligi zaczynamy od najważniejszej konfrontacji. Odwiedzamy Płock, odwiedzamy Kielce. Piotr Łebek, komisarz Ligi, trofeum przyniósł.
Mikołsu panowie odbierają, panowie świętują 16 tytuł PGE Vive Kielce w Polsce, 16-krotny mistrz kraju, rekordzista w liczbie złotych medali. A więc było jak w ostatnim czasie zawsze. Każde mieszczonco kosztuje i każde mieszczonco smakuje bardzo, bardzo dobrze. Zwłaszcza tym, którzy zdobyli je po raz pierwszy. Musimy teraz synchronizować trochę, bo pierwszy mistrzostwo to w moim życiu. Pierwsze mistrzostwo? A wiesz, które Kielc w ogóle? 16. A które z rzędu? Chyba 9, tak? 8. Zawodnicy Vive zdali zarówno test z wiedzy o historii swojego klubu, jak i test boiskowy, choć w tym roku Wisła była wyjątkowo mocna. Ale właśnie teraz bramka Mlakara! Adam Morawski! Po tej kontrze i golu Michała Daszka Wisła prowadziła do przerwy pierwszego meczu 14-11. Michał Daszek z przechwytem w swoim stylu. Michał Daszek. Michał Matysik mówi, że to jest święta wojna w starym stylu. Zgadzasz się? Ja uważam, że tak, bo jest to, co podoba się kibicom, jest walka. My gramy o mistrzostwo i taka jest racja. Ta słynna obrona Płocka, wydaje mi się, troszeczkę przesadzamy z tym, bo grają po 1,5 minuty w ataku. To ja też bym tak jak grał, to byśmy rzucili bardzo mało bramek. Wisła słabo rozpoczęła drugą połowę. W pierwszym kwadransie zdobyła tylko dwie bramki, Vive w tym czasie 7. Ale nie ma się co dziwić. No, ale piłkę traci moja. No niestety, ostatnie akcje na Czomoi to jest ewidentna dywersja. 2,5 minuty przed końcem Kielczanie byli 3 bramki na plusie, ale gospodarze zdołali wyrównać. Ja muszę przyznać, że powinna się Wisła cieszyć, że ten mecz się skończył remisem, że mistrz Polski nie wykorzystał tego słabego fragmentu tak w swoim stylu, tak cynicznie. Jestem strasznie zawiedziony tym wynikiem, chociaż szczerze powiedziawszy i tak jest to rezultat, który nas nie skresza przed tym drugim meczem. Zespół walczył do końca, pierwsza połowa mamy remis, teraz będzie druga. Ale zanim doszło do rewanżu, dużo działo się w gabinecie komisarza rozgrywek. Nie ma dzisiaj Kulesza w ekipie kieleckiej, nie ma w drużynie płockiej Renato Sulicza. Obaj zawodnicy zostali zdyskwalifikowani za niesportowe zachowanie w trakcie pierwszego spotkania. Jeżeli chodzi o dwie decyzje, które chyba są najmniej kontrowersyjne, Sulicza i Kulesza, no to tutaj sytuacja jest dość jasna i nie było żadnych wątpliwości. Te pojawiły się przy sytuacji z Arcjomem Karaliokiem, który zdyskwalifikowany nie został. Musimy też brać zawsze pod uwagę to, żeby nie wpływać w 100% na wynik meczu, no i zachowywać jakieś zasady w tym. Ja rozumiem, że jedna drużyna się oburza, że jest to niesprawiedliwe, ale z drugiej strony, no, bardzo trudna, kolizyjna. Wisła w Kielcach musiała radzić sobie nie tylko bez Sulicia, ale i José de Toledo, który na jednym z treningów doznał urazu kolana. Nieobecność tej dwójki oraz wcześniejsza kontuzja Tomasza Gębali to było za wiele dla nawciarzy. Ojojojojoj, ależ bramka Aleksa. No bramka, palce lizać. Niesamowite teraz trafienie. Na koca do obrotu Żabić, ale Cupara zatrzymuje Słoweńca. Zawalamy trochę robotę w ataku. Też niepotrzebne kary, dużo karnych, kilka bramek z kontrataków straconych. A oto MVP. Cindrich, no trafia z niemożliwych pozycji. Luka jest światowej klasy zawodnik. Talan powiedział, że będzie grał na lepszym zagraniu, powiedział, nie ma problemu. Taktykę przygotowaliśmy przez dwa dni, mieliśmy dużo czasu, żeby to wszystko poustawiać. Ta taktyka dała Vive wygraną 32-25. Ciężki mecz, ale do końca trzymali. Ja gratulacje do wszystkich zawodnicy i do fanów oczywiście. I jeszcze raz dziękuję bardzo. Wszyscy ludzie na tej hali zadają sobie pytanie, czy to był ostatni mecz Luki Cindricha w żółtej koszulce. Zobaczymy. Wielkie brawa, MVP finałów Luka Cindrich. Przed Cindrichem i jego zespołem jeszcze Final Four w Kolonii, a potem zobaczymy. I
Jeden wyrównany mecz z faworytem to być może przypadek, dwa wyrównane mecze to zbieg okoliczności, a trzy to chyba schemat. Ile Wiśle brakuje do Vive? Dużo czy mało, panie Michale? I mało, i dużo. Myślę, że wykonaliśmy naprawdę dobrą pracę przez ten sezon i moim zdaniem zasłużyliśmy przynajmniej na jedno zwycięstwo z Kielcami, także żałuję, że nie udało się tego osiągnąć. Że ono było bardziej realne, jak graliście u siebie. Tak, tak, tak. No, tak jak powiedziałem w wypowiedzi, strasznie jestem zawiedziony tamtym meczem, bo myślę, że graliśmy całkiem dobre zawody przez większość spotkania i trafił się nam niestety taki słaby moment w okolicach 45 minuty. Kielce uciekły na 3 bramki. Oczywiście koniec końców fajnie, że udało się to zremisować. Tak, bo wcześniej w takim scenariuszu oglądaliśmy Wisłę, która już niestety nie potrafiła odpowiedzieć lepszym drużynom, czy też typowanym na faworyta. Tak, i tak bardzo często było właśnie też z Kielcami. Trzymaliśmy się zespołu z Kielc do 50, czasami 55 minuty, ale zawsze w końcówkach spotkań tych sił brakowało i niestety w poprzednich sezonach tak bywało, że te mecze kończyły się nawet gorszymi wynikami, także no jest na pewno postęp, ale też jest dużo pracy. A jak przyjęliście rezultat meczu finałowego Pucharu Polski? Czy po nim było zniechęcenie, czy być może nadzieja, że w kolejnym meczu, w kolejnych dwóch meczach w zakładanym finale rozgrywek będzie szansa, żeby Vive ograć? Bo oczywiście jak dochodzi do finału Pucharu Polski, to zawsze wraca ta sama narracja, że łatwiej w jednym meczu ograć Kielce niż w meczach finału. Oczywiście, daliśmy z siebie 100% w tym meczu, położyliśmy wszystkie siły na szale I myślę, że każdy spodziewał się tego, że jesteśmy w stanie wygrać z Kielcami. Ciężko było się pozbierać po tym meczu, ale mieliśmy jeszcze 2 mecze kolejne z Kielcami, oczywiście, jeżeli byśmy przeszli Kwidzyn. Także mieliśmy nadzieję też na dobre występy w finałach. I cóż, no myślę, że mecz przebiegał podobnie. Też myślę, że graliśmy całkiem fajne spotkanie. I niestety, tak jak tutaj w tym finale, w finałach, w 2 meczach finałowych, przytrafiają nam się te słabe momenty i my nie potrafimy ich przetrzymać w lepszym stylu. A bardziej bolą problemy w ataku, czy jakieś problemy w obronie? Bo my chwalimy defensywę nawciarzy w 2019 roku, to chyba już od początku lutego, mam wrażenie, Iwona. W Lidze Mistrzów graliście kapitalnie, no ale były też w Lidze Mistrzów takie mecze, gdzie rywale was sprawiali wam duże problemy, mecz rewanżowy z Pikiem. Obrona teoretycznie okej, niewiele bramek straconych, no ale atak kuleł mocno. Tak, no i nad tym atakiem cały czas pracujemy. Wiemy, że mamy dosyć spore rezerwy i musimy dużo pracować nad atakiem, także no tego ataku, niestety ten atak też bym wyróżnił właśnie jako tą naszą słabszą stronę w tym sezonie. Kibice zastanawiają się, jak by wyglądał finał, gdyby w składzie był Tomek Gembala, który wypadł w półfinale. Jak odpowiesz na takie pytania? Na pewno by było łatwiej nam nawiązać rywalizację z Kielcami. Tomek w tej taktyce odnalazł się świetnie i też trener Sabatę bardzo na nim polegał. W wielu sytuacjach, gdzie zespołowi nie szło, to Tomek był tym graczem, który miał decydować. No i mógł też rzucić z drugiej linii. Tak w zasadzie ten finał pokazał, że ten sobotni, niedzielny mecz. Sobotni. Miał być w niedzielę, ale był w sobotę, bo Vive walczy o Ligę Mistrzów. Ten sobotni mecz pokazał, że mieliście Mlakara tylko, a ciężko. Brakowało tego, i brakowało, że tu z drugiej linii ciężko jest chyba wygrać mecz. Tak, nie było na tym poziomie. Z kontuzją. No właśnie, też. Niestety. Bez zagrożenia rzutem z drugiej linii. Tak, a Tomek ma taki rzut z tyłu, że no tutaj nie trzeba nikomu przedstawiać tego rzutu. No, myślę, że to jest nie do obrony. Tak, Iwona, tak zgadzam się. Analizy pewnie. Opowiemy coś o tych meczach. O czym? O początkach spotkań? Dobrze pamiętam? Tak, ja myślę, że o ile Wisła zagrała bardzo fajny mecz u siebie, tak do Kielce przyjechała i przespała zupełnie początek meczu. Bardzo fajnie zaczął Adam Morawski. Dwie skuteczne interwencje. Tutaj widzimy tą po asyście, pięknej asyście do Karalioka. I to jest moment, w którym ani na początku Mateusz Piechowski, ani potem Przemek Krajewski nie widzą w pierwszej chwili bardzo dobrze wybiegającego do kontrataku Michała Daszka. Widzimy Kielczan biegnących mocno pod lewą stronę. W końcu, kiedy docierają pod bramkę kielecką i piłka trafia do naszego gościa, to nie decyduje się na pojedynek z Dujszebajewem Michał Daszek, chociaż dużo miejsca jest na zewnątrz, atakuje do środka, zagęszcza jeszcze tą grę. No i trudna decyzja na Czomoi o tym, żeby w takiej sytuacji oddawać rzut. Tutaj jest jakaś akcja Płocka i widzimy, że ona nie do końca
jest udana, bo tam, gdzie jest piłka na Czomoi, tam jest w zasadzie większość defensywy kieleckiej. Nie wygrywa pojedynku Moja z Karaliokiem i decyduje się na oddanie rzutu z bardzo trudnej pozycji Przemek Krajewski. Urządza sobie trening kozłowania Duszebajew, no i kontrują Kielce, czyli to, co grali cały sezon. Tutaj kolejna akcja w 8 minucie. Przemek Krajewski nie wykorzystuje tej wygranej pozycji w ataku pozycyjnym. No i przeprowadzają kontrę Kielczanie. Ale proszę zobaczyć, czterech nawciarzy wróciło pod swoją bramkę. Karaliokiem opiekuje się Obradowicz i udaje się przechwycić tą piłkę mimo wszystko. No i Przemek Krajewski podejmuje dziwną trochę decyzję. Nie podaje do Piechowskiego, który ma w zasadzie wyczyszczoną autostradę do bramki, tylko decyduje się na podanie do Michała Daszka. Świetnie to przeczytał Cindrich, który przechwycił to podanie. Oczywiście można się zastanawiać, czy Przemek Krajewski nie słuchał tej zasady, że nie podajemy w kontrataku do obrotowego. Tutaj próbował wszystko ratować. Niestety skończyło się i karnym, i skończyło się dwoma minutami dla Przemka Krajewskiego. Mi się wydaje, że tak słaby początek z takim klasowym zespołem, jakim jest mistrz Polski, musiał się zemścić. Potem Płock musiał gonić. I co mi zabrakło w tych finałach, to na tych timeoutach poderwania przez trenera Sabatę swojego zespołu, bo one... Zmiany scenariusza jakiegoś, tak? Tak, taki, no złapania się tej ostatniej deski ratunku, czyli no takie wstrząśnięcie swoim zespołem, bo tak jak powiedział Michał, oni grają świetnie w tym sezonie, naprawdę obroną można w piłce ręcznej zmienić bardzo wiele. A mimo wszystko te timeouty były takie rzeczowe, konkretne, one się skupiały na taktyce, na najbliższych rozwiązaniach w ataku pozycyjnym, ale zabrakło mi takiego emocjonalnego wątku, czyli zebrania tego zespołu i jeszcze dania im jakiejś takiej nadziei i szansy na to, że jeszcze tutaj na tym trudnym terenie można coś zrobić. No kto wie, może w nowym sezonie będą takie atrakcje. Natomiast oba mecze oglądały się kapitalnie. Pierwszy mecz finału był bardzo pasjonującym widowiskiem. Obejrzeliśmy starcie bardzo walecznych zespołów, zdeterminowanych. Było dużo walki. Niektóre zagrania oceniał komisarz ligi i powinniśmy się, mam wrażenie, nad nimi pochylić. Wracając do tych wydarzeń, zaczniemy oczywiście od faulu Renato Sulicia, który wyprowadził prawy na korpus w walce z Aleksem Dujszebajewem. Sędziowie tego nie zauważyli. My to widzimy wyraźnie. Niespełna minutę później Władysław Kulesz wykonał Hizageri w starciu z Suliciem. Sędziowie tego także nie widzieli. Oba zagrania ocenił komisarz ligi. W czwartek ukarał winnych. A w piątek, drodzy państwo, zajął się kolejnym nieczystym zagraniem. Tym razem Artioma Karalioka, który to uderzył Lovro Mihicia. No ale nie wiedzieć czemu nie został Białorusin zawieszony. Wracając, moi drodzy, do kar Sulicia i Kulesza. Nie mamy chyba wątpliwości, że były zasłużone i były zrozumiałe, Iwona. Tak, śmialiśmy się trochę, ale tutaj nie ma nic do śmiechu, bo to jest niesportowe zachowanie i ja nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Wszystkie trzy przypadki to były niesportowe zagrania, niefajne, one powinny zostać ukarane. Dlaczego zostały ukarane tylko dwa? Ja absolutnie nie jestem w stanie tego zrozumieć, natomiast krótko też powiem, że jestem w obozie Sławka Szmala. Uważam, że tego typu sytuacje powinny być karane surowo, finansowo, nie wykluczeniem. Tak, słyszałem właśnie wypowiedzi Sławka Szmala po meczu. Rozmawiałem też z Michałem Matysikiem na ten temat. Oni wiedzą, jak ta rywalizacja wyglądała w lidze wtedy, kiedy oni byli młodzi, więc te argumenty przyjmuję. Natomiast słuchałem też wypowiedzi komisarza, około dwuminutowy wywiad, z którego no niestety niewiele wynikało. Mam wrażenie, że gdyby komisarz był zawodnikiem zaczynający przygotowania przed nowym sezonem w lidze, to w takiej formie miałby 10 kilo nadwagi, jakieś nadciśnienie, bo niewiele można było zrozumieć. Dwa wątki, których nie przyjmuje, kuriozalne tłumaczenie się recydywą Sulicia, bo tak sobie myślę, gdybyśmy tak pojmowali sport, to taki Igor Wory już poza karierą, ale oczywiście on był ultra recydywistą, bo on robił takie numery i w kadrze, i w reprezentacji, i w zespołach klubowych, więc cały czas byłby zawieszany. No a druga rzecz, wątek niechęci wpływania na wynik finału. No myślę, że na wynik finału to wpływa zawodnik, który podejmuje głupią decyzję i tłucze Mihicia po brzuchu i on się wyklucza, nie komisarz go wyklucza z finału. I wpływa tym samym Karaliok na wynik ewentualny dwumeczu, a nie komisarz taką decyzją. Dokładnie tak, aczkolwiek tak jak powiedziałam, nadrzędnym jakby kryterium oceny powinno być to, czy było to sportowe zachowanie, czy nie było i jeśli
było niesportowe, widzieliśmy, że było niesportowe, to traktujemy wszystkich na równi. To, że dwóch zawodników kieleckich zachowało się niefajnie, a tylko jeden płocki i to by znacznie osłabiło mistrza Polski, no to nie jest... Ja tego po prostu nie rozumiem. To albo tak, traktujemy ja wszystkich też równo, albo... Ja albo tego po prostu też nie robimy tego. Nie rozumiem. Natomiast Michał, pytanie do ciebie, czy to był jakiś temat w szatni przed meczem rewanżowym, te historie, które się działy w biurach, gabinetach i tak dalej? Trudno się od tego odciąć, ale my zawsze staramy się oczywiście myśleć tylko o tym, na co mamy wpływ. Jednak no ciężko się odciąć od tego i te rozmowy się powielały. Tutaj ja podzielam podobne zdanie. Według mnie też wszyscy powinni być równi i no, sytuacja jest jasna dla mnie też. Także, ale my byliśmy na to przygotowani, także to nie miało żadnego wpływu na to, jak my się przygotowywaliśmy do tego drugiego meczu. Byliśmy przygotowani na to, że tego zawieszenia nie będzie, także nie ma tutaj żadnego tłumaczenia. A czy ty widziałeś z boiska, spoza boiska te sytuacje, o których potem rozmawiała cała handbalowa Polska? Bo ja tego nie widziałem. Ja tylko widziałem starcie Michała z Władimirem Cuparą. No właśnie, nie. To jest być może problem, bo być może gdyby sędziowie to zauważyli, to sprawa by się rozstrzygnęła już w ciągu 60 minut gry w pierwszym meczu. No ale są rzeczy, których nie widziało dwóch sędziów na boisku, dwóch na stoliku i wielu kibiców. I być może tak, połowa tego nie widziało. Tak. No właśnie. Tak, no taki to był mecz, oczywiście, tak jak powiedziałam, no, trudny. Było ciasno na placu, ważna stawka to, i tak dalej. To, że to wyszło, myślę, że warto się zastanowić nad tym, czy nie zmienić tych przepisów, bo to jest sport na poziomie seniorskim, tutaj grają dorośli faceci i każdy te decyzje podejmuje, czy w emocjach, czy w stresie. No podejmuje indywidualnie i musi ponosić odpowiedzialność za to, że ktoś kogoś kopnął w okolice krocza albo ktoś komuś zakłada tak, to, co natomiast ty tam... znaczące hizageri, to jest kopnięcie kolanem. To jest bardzo ważna rzecz dla wielu milionów Japończyków. Natomiast znaczące było też to, że po meczu jedni i drudzy ściskali się, przybijali piątki, nie było problemu. No, z jednej strony Renato Sulić tłucze Dujszebajewa, nie pochwalamy oczywiście, no ale z drugiej strony ja patrzę, oni po meczu rozmawiają ze sobą, jeden bierze drugiego pod pachę i sobie jakoś tam gadają. Niechęci na pewno pozostają, nie pochwalamy tego, ale też rozumiemy. Słuchajcie, jeszcze sprawa Marcina Wicharego, bo mam wrażenie, że tak jak w przypadku decyzji komisarza, sprawę można było rozegrać lepiej. Tak na pewno lepiej można było rozegrać pożegnanie Marcina Wicharego. 2004 rok, chłopak przychodzi z Warszawianki i to jest nie byle kto, bo przez 15 sezonów no to jest marka. To jest legenda klubu, tymczasem no, Wisła żegna się z nim moim zdaniem w fatalny sposób, o czym Marcin opowiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej z 18 maja, Płockiej Wyborczej. Miał chcesz coś powiedzieć? Niezręcznie Michałowi, bo ma tego samego pracodawcę, co Marcin przez 15 lat tak, miał. Tak, to ja się wypowiem. To jest absolutnie niefajne i jeśli klub chce budować historię i markę swoją, to nie może robić takich rzeczy. Nie może nie szanować zawodnika, który całe życie poświęcił dla jednego klubu. Ja wam się muszę przyznać, że ja byłam zawodniczką, która bardzo często zmieniała kluby i nie raz, nie dwa zastanawiałam się, czy nie popełniałam błędów w swojej karierze, czy może nie warto było zostać i grać dla jednych barw przez dłuższy czas. Żeby być legendą tak, kiedyś, potem, być tak, może. Żeby potem mieć co wspominać. Natomiast no, patrząc na to, co dzisiaj Wisła Płock robi z Marcinem Wicharem, to no, ja absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że zrobiłam dobrze. Ja dam tylko jeden przykład. Przykład żeńskiego zespołu Vipers Kristiansand, Katrine Lunde, 39-letnia bramkarka, która doznaje bardzo poważnej kontuzji w Final Four Ligi Mistrzów. Kontuzja, która wyklucza ją co najmniej na 6 miesięcy i jest to zawodniczka, która ma na obecną chwilę 39 lat i klub po tym wydarzeniu w Budapeszcie podpisuje z nią 3-letni kontrakt. W szacunku do tego, co Katrine Lunde zrobiła dla norweskiej piłki ręcznej, co zrobiła dla klubu, w którym no, nie gra 10 lat, tylko nie wiem, bodajże 3. To jest wzór do naśladowania. To jest naprawdę Wisła zachowała się bardzo niefajnie i to są bardzo, bardzo delikatne, łagodne słowa. Ja współczuję Marcinowi Wicharemu. Nie zazdroszczę mu tego, że on się dzisiaj musi zmierzyć z czymś takim, bo to jest na pewno ogromna gorycz i ogromny chyba żal, że się,
że się poświęciło dla jednych barw i nie spróbowało się jako sportowiec czegoś innego. Tak, a były szanse, żeby odejść z Wisły i zarabiać na życie gdzie indziej, w innej lidze na przykład. Drodzy Państwo, idziemy dalej. Czas na 7 wspaniałych pytań. Formuła znana, ale w tym tygodniu nieco dłuższa. Więcej pytań, więcej odpowiedzi. Słuchamy zatem. Nie krępuj się, 3, 2, 1, możesz śpiewać. Somebody said you got a new friend. Dawaj na ring, dawaj na ring. Zaraz cię zniszczę, zaraz cię zniszczę. Yo. 7 wspaniałych pytań, tak tu sobie śmigam, na bitach fikam, dajcie mi tu przeciwnika, ja im pokażę, co to dobra technika, a teraz salutuję i znikam i dobrze se tu trzaskam, pozdrawiam wszystkich chłopaków z Gdańska. Był śpiew, czas na taniec, pokaż jak prawidłowo zatańczyć Borat Dance. Nudzi mi się, 3 bramkarzy, wszystkie bramki rzuca, nie wiem, ja powinien grać gdzieś, nie wiem, w Bundesabu, przynajmniej widzę hiszpański, bo ja tu się cofam. Ile to jest 7 razy 9? 7 razy 9? O Jezus Maria. Ty, no faktycznie, no teraz tak, no nie wiem jak. 6 i 3, tylko w jakiej kolejności? 36 czy 63? 63. 7 razy 4 jest 36. No 9 razy... No, a 7 razy 9? No 63. Ile miało być na wadze po wakacjach, a ile było rzeczywiście? No, po wadze na wakacjach miało być 118 kg, a było... O, dużo więcej, że tak powiem. Czy już wiesz, kim jest Orczyk? Wiem. Ja nigdy nie jeździłem na nartach, bardzo słabo jeździłem na nartach i jeździłem tam tylko po to, żeby trenować. I jak chłopaki zaczęli gadać o jakimś Orczyku, no to myślałem, że o kimś opowiadają, a nie o wyciągu narciarskim. Jaka jest historia tego zdjęcia i jakim cudem trafiło ono do twoich kolegów z drużyny? Pewnie wiesz, o jakie zdjęcie chodzi. To jesteś ty, prawda? Tak. Okej, o co chodzi? Pomidor. Powiedz chociaż, jak pies ma na imię. Nie, no to jest aś pies Leon i niestety tak rano się obudziłem i chciałem wysłać do swojej dziewczyny zdjęcie. Niestety pomyliłem na Messengeru grupy i trafiło to z opisem do kolegów. Wraz z Romanem Pożarkiem i Staszkiem Makowiejewem kiedyś nagrywaliście na własne potrzeby pewien program telewizyjny. Co to był za program, o co chodziło? Witam serdecznie. Był to program Ugotowani. Poplątane niteczki w pomidorowym gaju otulone zieloną kołderką. Mam nadzieję, że będzie to jakiś makaronik w sosie pomidorowym otulony być może jakimiś brokułami, być może coś związane ze szpinakiem, a może przez Romana bardzo lubianą pietruszką. Dokończ zdanie. Dzisiejszy mecz będzie ciężki jak... Jak sali po świętach. Co z pewną częścią twojej twarzy zrobili koledzy na zakończenie ostatniego sezonu i jak sobie z tym poradziłeś? No to... Była to brew. Niestety zostałem jej pozbawiony, gdyż no, poszedłem troszeczkę wcześniej spać. Nie zamknąłem pokoju i wiadomo jak to na takich eventach znajomi koledzy z drużyny dorwali się do maszynki i pozbawili mnie lewej brwi. A ty sobie z tym poradziłeś w jaki sposób? Domalowywałem sobie przez 2 miesiące. Podczas kontroli bagażu podręcznego przed wylotem na jeden z pucharowych meczów zostałeś poproszony o tworzenie plecaka, rzecz jaka się dzieje na lotniskach. Co się w nim znajdowało i dlaczego to zabrałeś ze sobą? Znajdowały się tam wiertła. Dentystyczne nie? Nie, zwykłe wiertła. Kupiłem sobie... Lubię majsterkować. Kupiłem sobie takie... Bardzo dobre gatunkowo wiertła. Tylko zapomniałeś ich wyciągnąć z plecaka. Co stało się z kebabem, którego kupiłeś dla kolegi i jak do tego doszło?
Kupiłem dwa kebaby i dałem koledze. No i on powiedział, gdzie mi z tym kebabem i rzucił... Rzucił go gdzieś. Rzucił go podobno w czyjeś? Okno, tak. Okno. Tak. Czy to okno było otwarte? Nie, zamknięte, zamknięte. I rozumiem, że uciekliście po tym wydarzeniu. Tak. W jednym z klubów na warszawskim Mokotowie przedstawiałeś się jako zawodowy kosmonauta. Dlaczego to robiłeś? To nie była na pewno warszawianka, to nie był ten klub. Nie, grałem tylko w jednym warszawskim klubie i na pewno nie na Mokotowie, dlatego zdziwiony jestem. Właśnie, bo nie chodzi o klub sportowy. Dlaczego... Pozdrawiam Artura Bożka, zgadłem? Z Arturem mieliśmy kiedyś zakłady. Tak, to było na Mokotowie. Kto wymyśli sobie lepszy zawód i wmówi to o sobie w klubie. Kosmonauta to było, no, to było jeszcze łatwe. Były trudniejsze. O sobie w klubie, czyli? Kobietą, dziewczyną, barmanką. Udało ci się? Jaka jest twoja ulubiona gra i z kim jesteś w Plutonie? W Plutonie to nie zawsze gramy w World of Tanks, ale w klanie jestem z trenerem Dmytro Zinczukiem. I jak się gra w duecie z trenerem? Różnie. Krzyczy? Nie. Jest niższy rangą. Dobrze, i teraz... Kto w drużynie jest ważniejszy? Środkowy rozgrywający czy drugi trener? No teraz drugi trener. Proste pytania? No mogły być. Niektóre za mocne, ale to nic. Trudno. Oni są głupi tutaj, w naszej drużynie. Cykl spuentował Dan Emil Rakoca, ale podejrzewam, Michał by dyskutował, czy rzeczywiście są tacy, jak opowiadał reprezentant Rumunii. Tak czy inaczej, zapominamy o śmiechach. Drodzy Państwo, o brązowe medale PGNiG Superligi rywalizowały w tym sezonie MMTS Kwidzyn i Gwardia Opole. Przenosimy się do Kwidzyna i do Opola. Gwardia Opole po raz drugi w historii zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski. Gwardziści czekali na niego 55 lat. Powiem nieskromnie, że nam się należało. To wszystko dla tych wspaniałych kibiców tak naprawdę, bo ja czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyłem i naprawdę mi się łza wokół kręciła, jak wychodziłem na boisko. MMTS, tak jak 2 lata temu po batalii z Azotami Puławy, znów musiał obejść się smakiem. Nie, tu myślę, że jest gorzej. Dramat. No, walczyliśmy, najbardziej, że walczyliśmy, że nie oddaliśmy tego meczu. No ale tego medalu nie mamy. Jestem zły, rozczarowany. Nerwy mam takie, że nie wiem, co powiedzieć nawet. Pretensje Kwidzynianie mogli mieć jedynie do siebie, szczególnie po pierwszym meczu we własnej hali. Oskar za efekty specjalne za Pereta. Tak. MMTS miał już nawet 6 bramek przewagi. Nie może dziś Jogi złapać rywali. Nie ma dzisiaj Gwardia Opole wsparcia w Malherze. Musimy wyjść na drugą połowę, tak jak było 0-0 i budować przewagę od początku. Także musimy wejść z przytupem. 33. minuta. Wtedy ostatni raz było 5 na plusie dla MMTS-u. Gwardię poderwali do boju Antoni Łangowski i Maciej Zarzycki. Straty systematycznie były odrabiane. Zarzycki znowu! Kopia akcji! Było 5 bramek do tyłu. My się nie poddaliśmy, po prostu pokazaliśmy charakter. Adamski kończy, Klimków złapany, łapie go na bloku i kończy nam się to spotkanie wynikiem 26 do 25. Mało bramek, mała różnica, niestety. Mieliśmy 5 bramek przewagi, mogliśmy wykorzystać trochę więcej tych piłek, ale no to jest sport, pojedziemy tam. Będziemy walczyć tak samo jak tutaj. Mam nadzieję, że Jogi u siebie w domu pokaże swoje prawdziwe oblicze. I faktycznie, hala w Opolu to forteca Jogiego. To dzięki niemu gwardziści zaczęli rewanż z rozmachem. Ale na Bakier broni 3 z 4 rzutów z mini 7 metrów. Spokój! Już zaczniemy grać swoje! Dawaj! Weszliśmy w ten mecz, jakbyśmy trochę święci byli, dlatego trener wziął czas. Pobudził nas trochę. No i wynik jest cały czas sprawą otwartą. 16-13, to nie jest duża przewaga. Zadanie jest takie, żeby po prostu falować każdy jeden moment możliwy. Staramy się, mówię, gdzieś wychodzi, troszkę ryzykować, żeby przechwycać te piłki albo zatrzymać zawodników.
Za nieprzepisowe zatrzymanie rywala boisko opuścił jednak lider kwizyńskiej obrony Przemysław Rosiak. Od 20 minuty szanse MMTS-u zaczęły maleć. I widzimy, że to jest czerwona kartka. Taka była decyzja arbitrów. Nie, nie, nie było żadnej złośliwości. Jędrzej poszedł mocno na rzut, ja poszedłem mocno. Nie trafiłem go, broń Boże, w twarz, to uważam, że sędziowie mi zarzucili. Chociaż w 51 minucie Gwardia miała pięciobramkowe prowadzenie, Kwidzynianie zwarli szyki. 40 sekund przed końcem było już tylko 26-24. Od rzutów karnych przyjezdnych dzieliła zaledwie jedna bramka. Ale to podanie fatalne! Wyłapał je Morawski, już nic się tu nie zmieni! 26-24! Cieszymy się, że po słabym meczu w Kwidzynie na wyjeździe potrafiliśmy odbić się tutaj w Opolu i cieszymy się z medalu. Lepszego pożegnania odchodzący do Azotów Puławy Antoni Łangowski nie mógł sobie wymarzyć. Nigdy bym nie pomyślał, że 4 lata temu przychodząc tutaj zdobędę medal z Gwardią. Jest to dla mnie... Możesz płakać, proszę. Świetne przeżycie i miło mi się rozstaje właśnie z takim klubem jak Gwardia. Ostatecznie KPR Gwardia zdobywa brązowy medal, pierwszy po 55 latach. Michał, przed rozpoczęciem rywalizacji komu wróżyłeś brąz? Kwidzynowi czy Opolowi? Oczywiście Kwidzynowi. Mam duży sentyment i szacunek do tego klubu. Spędziłem tam wspaniałe 3 lata, także życzyłem im tego medalu. Byli blisko, ale wierzę, że jeszcze są w stanie to osiągnąć w najbliższych sezonach. A co ci się podobało w Kwidzynie w tym sezonie najbardziej? Fajnie grali w defensywie i wyprowadzali bardzo dużo szybkich ataków, których w późniejszym momencie sezonu głównym autorem był Kamil Krygier, także oni grali naprawdę na dużej odwadze i myślę, że trener Strząbała fajnie poustawiał grę temu zespołowi. Bo to z pewnością, myślę, jedna z niespodzianek tego sezonu przy metamorfoza MMTS-u Kwidzyn, no bo pamiętamy przecież poprzedni sezon. Były takie momenty, kiedy przyszłość piłki ręcznej w Kwidzynie wisiała, no może nie na jednym włosku, ale na linie i to wszystko się chybotało, no a w tym sezonie wchodzą do czwórki, no i byli blisko brązu. Ja myślę, że wycisną jak cytrynę z MMTS-u trener Strząbała i naprawdę można mówić o bardzo fajnej pracy obydwu szkoleniowców. Arcyfajne, arcyciekawe te mecze o brąz, pełne zwrotów akcji, pełne wielu emocji i ja nie miałam swojego faworyta. Natomiast jak widzimy takich facetów jak Mateusz Jankowski, jak Antek Łangowski, którzy... Wzruszeni. O to chodzi w sporcie. To jest takie emocje, super fajne. To się liczy, tak, prawda? To nie jest praca księgowego. To był tak ciężko wypracowany brązowy medal. Myślę, że równie na podobne reakcje moglibyśmy liczyć po drugiej stronie. Ale tak jak powiedział Michał, no był MMTS bardzo blisko. No, trochę kurczę, na własne życzenie. Gdybym był kibicem MMTS-u, no to bym się zastanawiał po dziś dzień, co się stało w ostatnich 5 minutach pierwszego meczu, kiedy to Kwidzyn przegrał 1-4. To miało olbrzymie znaczenie dla całego wyniku. Chyba tak, bo rzeczywiście Adam Malcher, który był ostoją, podporą Gwardii Opole, nie miał swojego dnia. Miał też do tego prawo, my jesteśmy tylko ludźmi. Nie miał swojego dnia i możemy się zastanawiać, czy sportowo MMTS wykorzystał ten fakt, czy był w stanie wykorzystać ten fakt, czy po prostu na tyle było stać MMTS, bo to jest... też trochę okrojona siódemka, tam nie ma równej szesnastki, tam musiał mocno się nagimnastykować trener Strząbała, żeby tym zespołem tak pokierować się na przestrzeni całego sezonu, żeby na koniec jeszcze starczyło sił, także trzeba sobie chyba zadać pytanie, jak było z tymi siłami, bo wtedy, kiedy nie ma tych sił, to się przytrafiają na boisku proste błędy i ta głowa nie zaczyna funkcjonować nie tak, jak powinna. I może to był efekt tego, że trochę zmarnował MMTS tą szansę, którą miał u siebie w domu, bo ta szansa była rzeczywiście, tam pomocy w bramce nie było. Michał, a co tobie się podobało w odniesieniu do Gwardii Opole w tym sezonie? Więc tak, Gwardia gra zawsze na bardzo dużych emocjach. Nie ma odpuszczania żadnemu przeciwnikowi. My w tym sezonie, przygotowując się do dwóch meczów z Gwardią Opole, byliśmy nastawieni na bardzo mocną walkę fizyczną. Mają takich zawodników o takiej charakterystyce, którzy po prostu uwielbiają taką grę. Także wiedzieliśmy, że będą to trudne mecze. Do tego jest oczywiście fenomenalny
Adam Malcher w bramce, który takich meczów jak ten ostatni w Kwidzynie miał mnóstwo, gdzie odbijał 5-6 karnych. Także naprawdę tam w Opolu przede wszystkim może się zdarzyć bardzo dużo i każdy zespół może przegrać, o czym się przekonaliśmy w tym sezonie. Myślę sobie, że Gwardii potrzeba do robienia postępu regularnej gry w pucharach. To jest chyba bardzo ważne, żeby oni wreszcie weszli do fazy grupowej, tak, i regularnie w pucharze federacji tłukli się z poważnymi rywalami. Ciebie, Michał, chciałem w tym kontekście zapytać, ile ci dało granie w pucharach, no bo przyszedłeś do Płocka z Kwidzyna. Kwidzyn raczej omykał puchary, nawet kiedy miał szansę, żeby startować, no to z przyczyn finansowych nie jeździł po Europie. Czy to zmieniło twoją karierę? Bardzo zmieniło? Napędziło ją? Bardzo zmieniło, tak. To było takie brutalne zderzenie z rzeczywistością na początku, bo raptem z jednego meczu w tygodniu robił się dwa i ten wysiłek jest zupełnie inny. Do tego to mecze były takie tak naprawdę no, bardzo ciężkie, bo przecież to były wtedy grupa AB z takimi zespołami jak Barcelona, mój pierwszy sezon, także no, było naprawdę ciężko. Myślę, że głównie mi to pomogło w meczach reprezentacyjnych później, bo tak naprawdę cały czas rzucając przeciwko najlepszym bramkarzom na świecie, trzeba się w końcu nauczyć. Tak, zawodnik się też umacnia psychicznie, prawda? Tak, tak, tak. Na przykład teraz nie mam czegoś takiego, mogę powiedzieć szczerze, że nie odczuwam stresu przedmeczowego. Mhm. Stresuję się na przykład bardziej tutaj w studio niż przed meczem, no, także nie. Naprawdę, tak. Gdzieś może jeszcze kilka godzin, jak dochodzi do meczu, 3-4 godziny, to jest odczuwalny ten stres, ale jak już przychodzę na halę, to nie ma nic. Daj spokój, siedzimy tu 50 minut. Wynik, 50 minut, nie wierzę, że od 50 minut jesteś zestresowany. Jest okej. Dobra, lecimy dalej, bo już nie mamy czasu. Drodzy Państwo, galeria najpiękniejszych bramek medalowych meczów. Popatrzmy, jak to wyglądało. Najpiękniejsze trafienia będzie można wybrać na profilu facebookowym kanału N-Sport+. Ma 20 lat, prawie 2 metry wzrostu i wielką siłę w prawej ręce. I potrafi zdobywać takie bramki. To zawodnik MMTS-u Damian Przytuła. W Kwidzynie efektownie rzucać potrafią też inni. Kacper Adamski spowodował, że wielki Adam Malcher był w poważnych tarapatach. Kolejną bombę odpalono w Płocku, a konkretnie zrobił to w taki sposób Żiga Mlakar. Wydawało się, że ten rzut musi być zablokowany. Piłka po prostu nie ma prawa wpaść do bramki. Aleks Dujszebajew miał w tej kwestii inne zdanie. Docenić chcemy też zespołową grę Gwardii Opole, efektownie zakończoną przez Patryka Mauera. Piękna bramka na zakończenie udanego sezonu. Za chwilę padną ważne deklaracje dla mnie Dujszebajew, dla ciebie Iwona? Tak, chyba Aleks Dujszebajew, to coś niesamowitego. No, wszystkie były fenomenalne. Ciężko wybrać. Okej, okay, dobrze. Myślę, że zatem Przytuła, powiem tak. O, ciekawa koncepcja. Możecie Państwo decydować. W tym sezonie zespoły z dołu tabeli, to już kolejny temat, po raz pierwszy od 3 lat walczyły o utrzymanie. Zapraszamy na relację ze spotkań ostatniej kolejki, fazy spadkowej. Rzut karny, który pogrążył Arkę Gdynia. Po 60 minutach gry w meczu Wybrzeża Gdańsk z rywalem z Zamiedzy był remis po 26. Decydującą siódemkę wykorzystał Piotr Papaj. Gospodarze wygrali 4-2. Arka spadła z ligi. Nie dociera to jeszcze do mnie, bo smutne. Bardzo to boli, tak? Spadamy z ligi i na dobrą sprawę nie wiadomo, co będzie dalej. Do szczęścia zabrakło niewiele, bo na 10 sekund przed końcem po bramce Rafała Jamioła Arka prowadziła 26-25. Gdynianie nie upilnowali jednak Jacka Suleja, który doprowadził do remisu i rzutów karnych. Nie było w ogóle żadnej mowy, żebyśmy tam układali jakąś ligę, bo słyszeliśmy już takie pogłoski, że będziemy układać, żeby tutaj Gdynia została, bliższy wyjazd. Nic takich rzeczy, my chcieliśmy ten mecz wygrać. I to się Wybrzeżu udało. Siódemek dla Arki nie wykorzystali Michał Skwierawski i Robert Kamyszek. Gratulacje dla Wybrzeża, a my jedziemy do szatni płakać. Na wieści z Trójmiasta w Lubinie czekali zawodnicy Stali Mielec. Czeczeńcy wygrali z Zagłębiem 30-26, ale to mogło nie wystarczyć. Arka musiała przegrać z Wybrzeżem. Dobra wiadomość nadeszła w trakcie pomeczowych wywiadów. Żeby było sprawiedliwie. Każdy z nas podchodził przed meczem z takim podejściem, że
musimy wygrać ten mecz i czekać tak naprawdę w nadziei, że wszystko się dobrze ułoży. I bardzo było niepokojące zobaczyć wyniki jedną dla Gdyni minutę przed końcem, ale wszystko się dobrze ułożyło i zostajemy. Mam nadzieję, że zostaniemy w Ekstraklasie, bo jeszcze przed nami dwa ciężkie mecze. Pierwsze wyjazdowe barażowe starcie z Nielbą Wągrowiec. Stal wygrała 35-28. Utrzymanie w lidze już blisko. Mecz Energii MKS-u Kalisz z Sandrą Spa Pogonią Szczecin wielkiego znaczenia nie miał. Kaliszanie triumfowali 25-24 i wygrali grupę spadkową. Łatwo jednak nie było. To jest bardzo dużo meczy. To jest 5 tygodni grania i gra 103 dni. I był taki moment, nie tylko nasz, ale i inne zespoły te z rundy spadkowej, że mieliśmy wyjazd Szczecin, co 3 dni Gdańsk i Mielec. Zaraz sobie z Kalisza, łup, łup, łup. I gra 103 dni. I do tego wchodzą, dochodzi przejazd autokarem i tak dalej. Autokar może się wydaje ludziom, ale to też jest męczące. Siedzisz 7 godzin, ja na przykład dwumetrowy zawodnik i tak bokiem, gdzieś tu wchodzisz, połamany, no nie? W nogach czuć i tak dalej. Także nie tylko samo granie i sam sezon, ale też i przejazdy. W tym kontekście nie dziwią słowa trenera Energii MKS-u Patryka Liljestranda. The player is very tired now. It was a long season and they are few currents now. Ja też się przyznam Państwu, że czasem wchodząc do studia mam jak Zbyszek Kwiatkowski, tak bokiem próbuję i tu, nie da rady, ciężko jest, ale żeby przejść do konkretów i do ważnych rzeczy, Arka spada z ligi, Stal wywalczyła grę w barażach, sprawiedliwe rozstrzygnięcia? Sprawiedliwe. Tak, wydaje mi się, że sprawiedliwe. Jeśli ktokolwiek miał pretensje o to, że to granie w grupie spadkowej jest niesprawiedliwe. Zerowanie punktów, to budziło kontrowersje. Tak, to wyniki tej rundy spadkowej pokazały, że skończyło się to wszystko sprawiedliwie. A jak ty, Michał, z perspektywy czynnego gracza patrzyłeś na fenomenalny początek Arki Gdynia? No bo oni rozpoczęli walkę o utrzymanie od 3 kolejnych wygranych. Tak, no ja byłem bardzo zaskoczony. Robiliśmy sobie takie nieoficjalne zakłady w szatni, kto spadnie. No i moim pierwszym typem oczywiście była Gdynia. Ale no coś tam się takiego wydarzyło, że oni po prostu te pierwsze 3 mecze weszli tak naładowani, że no nie było na nich mocnych. Później niestety tych sił widocznie zabrakło. Do tego dołożę duże zaskoczenie dla mnie Pogoń Szczecin. Także naprawdę było ciekawie, było co oglądać. Sam oglądałem nie jeden mecz, także... Ale koniec końców sprawiedliwie. Z ciekawości zapytam, a kto miał wygrać grupę spadkową? Zakładaliście się o to? No ja obstawiałem Kalisz. Kalisz. Ale główne że tak powiem, obstawialiśmy kto spadnie. Mhm. A czy takie rozstrzygnięcia, Iwona, twoim zdaniem oznaczają koniec piłki ręcznej w Gdyni? Patrząc na to, jak funkcjonował ten klub w tym sezonie, to i z jakichś tam informacji, które posiadam, to wszystko wskazuje na to, że niestety taki może być koniec, aczkolwiek trzymam kciuki, żeby tak się nie stało, żeby Arka jak najszybciej za rok zameldowała się w tej najwyższej klasie rozgrywkowej i żeby nie był już tylko Gdańsk w którym mieście, tylko żeby była też Gdynia. Dobrze, to już puentując całą historię, Stal, drodzy Państwo, uciekła spod topora. Pierwszy mecz barażowy z Nielbą Wągrowiec pokazał, że różnica ciągle jest duża między pierwszą ligą a Superligą. Rewanż 29 maja pewnie będzie formalnością. Mecz rozegrany w Mielcu. Pora obejrzeć najpiękniejsze interwencje bramkarzy z ostatnich meczów. Tu także będzie można wybrać najładniejszą waszym zdaniem na profilu facebookowym nSport+. Listę najefektowniejszych parad bramkarskich otwiera Krzysztof Szczecina. Bramkarz MMTS-u Kwidzyn w fenomenalny sposób zatrzymał Macieja Zarzyckiego. Kapitalnie bronić potrafi też drugi z golkiperów MMTS-u, Bartosz Dudek. Wie coś o tym Karol Siwak. Wladimir Cupara w Kielcach spędził tylko sezon. Już tęsknimy za takimi interwencjami. Adam Malcher trzeci raz z rzędu został najlepszym bramkarzem ligi. Ryszard Landzwojczak wie dlaczego. A
to już popis Adama Morawskiego. Blasz Jans miał stuprocentową sytuację. Bramkarz Orlenu Wisły nie dał się zaskoczyć. Rozmawialiśmy o walorach boiskowych Blaża Jansa i tak mi się wydaje, że ta ostatnia akcja to będzie typ Michała Daszka i Iwony Niedźwiedź. Słucham? Oczywiście, że tak. Numer 5 Marcin, Adam Morawski. Adam Morawski. Tak. Będzie dzisiaj wysłany na Facebooku. Drodzy Państwo, pora podsumować ostatnie wydarzenia w PGNiG Superlidze. Jak zwykle robimy to za pomocą grafik. Mistrzem Polski po raz 16 została ekipa z Kielc. PGE Vive pokonało po raz 8 z kolei Orlen Wisłę. Natomiast w dwumeczu o brąz Gwardia okazała się minimalnie lepsza od MMTS-u Kwidzyn medalistom i pokonanym. Gratulujemy dobrego sezonu. Niezwykły finisz miała rywalizacja w grupie spadkowej. Za chwilę to zobaczymy. Najważniejsze wyniki padły w Lubinie i Gdańsku. Stal wygrała z Zagłębiem i walczyła o prawo gry w barażu. Wywalczyła je, walczyła o pozostanie w lidze. Natomiast Arka przegrała po karnych z Wybrzeżem i została zdegradowana. Najlepszą drużyną walczących o utrzymanie była Energia MKS Kalisz, która o 5 punktów wyprzedziła Pogoń Szczecin. Tak wygląda tabela. Handbalowy sezon, drodzy Państwo, powoli zmierza do końca. Zapraszamy jeszcze do świata Champions League. We wtorek w formie magazynu zapowiadamy turniej Final Four. Od soboty transmitujemy wszystkie mecze. Oczywiście całość poprzedzamy studiem. Będą wywiady, komentarze. Będzie co oglądać. I przypuszczamy, że turniej finałowy z pewnością z zaciekawieniem obejrzą nasi specjaliści od typowania meczów. Przypominamy, że w rubryce Spławik czy Mucha dwaj wędkarze, zapaleni wędkarze typowali wyniki meczów transmitowanych. Wojciech Zydroń, Marek Świtała przewidywali wyniki spotkań, oto typy na mecze medalowe. Lepsze przeczucia miał Wojciech Zydroń, który powiększył przewagę nad Markiem Świtałą i ostatecznie triumfował w prestiżowej rywalizacji 62-50. No i była rywalizacja, to czas na nagrodę. Pora na nagrodę, drodzy Państwo. Koniec nagrody. Aplauz dla Wojciecha Zydronia zasłużony. Pozostała nam jeszcze jedna żelazna pozycja kontrataku, czyli ligowe postscriptum. Dzisiaj w formie rozszerzonej. Przespał się pan trochę po tym wczorajszym meczu? Nie. Tylko, cały dzień miałem marzenie przyjechać do was, do kontrataku. A my cały dzień czekaliśmy na to. Zderzyliśmy się, zamiast atakować w porządnej na bramkę, to niestety nam to nie wychodziło, bo graliśmy w poprzek bramki. Boiska raczej. Ciekawe, czy Marcin Truszu załamany był wynikiem swojej drużyny, czy może swoją wypowiedzią, ale liczymy, że takich wypowiedzi będzie w całym sezonie zdecydowanie więcej, że Iwona będzie jakoś próbowała to wszystko znosić. Jakub Moryń, czego życzy sędziom w Superlidze? Lepszej formy w 2019. Żeby nas tak nie karali karami dwuminutowymi. Taką decyzję podjął zarząd. No i ciężko mi z tym polemizować. Polemizować? No. Spokojnie, Piotr, trudne słowo. Ale to się... Tego się nie wytnie. No. To się z programu na żywo to się nie wytnie, podobnie jak śmiechu Iwony Niedźwiedź, ale ten śmiech bardzo lubimy. Nasz odlotowy duet Iwona Niedźwiedź i Mikołaj Dudkiewicz. A mikrofon, może tak, powiedzieć. Tak, możesz powiedzieć Mikołaj, prosimy w takim razie. A przepraszam, nie może. Tak, no właśnie, Iwonka, wystawiłaś tutaj Mikołaja. Ja dzisiaj robię Państwu analizę, a Mikołaj masuje mi plecy. A to jest ten moment. Mikołaj ma dzisiaj 24 urodziny i dlatego wszyscy razem z Tomkiem i z Iwoną zaśpiewamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Całe wózne śpiewa. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Nie ogoleni, ale taka moda. No tak, taka moda. To jest interesantne, ja myślę, że to jest takie...
tak jak to ma być, nie? Jako na co się każdy dzień polić. Ja mam, nie mam za dużo czasu, ja nie mam. Dobra. A następny mecz ogolę się na łyso i będę cały łysy. Jeśli to ma przynieść szczęście, to tego życzę. Mogę się wszędzie ogolić nawet. Żurek zupa. Żurek. Żurek jest dobry. Zajebić się. Ja. Pochwalić ciebie, Bartolomiej, a zazdrożę ci, że jesteś zdolny jeszcze chodzić na boisko. Dobrze, to ćwicz tak dalej, a wyrośniesz na dobrego piłkę. Chcę pozdrowić Adama Mabicia. Mieliśmy troszkę problem z kontuzjami w okresie przygotowawczym. Nie wszyscy, pan się uśmiecha, wiadomo, nie będę się z tą Kartlingera. To pozdrawiam Karpę, będzie w PS-ie na pewno. Po skryptom występował najczęściej. Tańczył. Odbierał życzenia. Happy birthday. Pił szampana. A dzisiaj będzie zły. Jak jest powrót do prezentacji, to wracasz tak, to wracasz oni do kodry. Odwróćcie się i zorganizujcie. Zacznij nas tu patrzeć. Nas tu patrzeć. Mamy dorę, zabierasz miły. Nie potrzebuję, dziękuję. To jest bitwa, to nie jest żadne stanie i uciekanie. Napotkaliśmy taki lekki mur, no ale nie z takimi pomagali, znaczy radziliśmy sobie z defensywą przeciwnika. Trudne momenty Tomasza Sondeja na konferencji. Mam nadzieję, że ciebie kiedyś też złapiemy do naszego postscriptum. Mam nadzieję, że nie. Spokojnie, zawsze miło i wesoło zakończyć nasz dzisiejszy program. To był Kondrata, którego gościem był Marcin Niewski. Marcin, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję, dobranoc. Była z nami Iwona Niedźwiedź. Iwona lubi się śmiać, prawda Iwona? Bardzo lubię. I pora pożegnać się w dobrym nastroju, jak państwo widzicie. Iwona Niedźwiedź jako jedyna uczestniczyła we wszystkich kontratakach. To prawda, dziękuję bardzo. I Michał Daszek, który stara się uczestniczyć w każdej kontrze swojego zespołu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bandych, w imieniu całej załogi bardzo państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Dziękuję za 3 wspaniałe sezony z PGNiG Super Ligą. Dziękuję za miesiące spędzane w towarzystwie Kontrataku. No i do zobaczenia w halach Polski i świata. Proszę jeszcze zostać przy ekranach. Naprawdę warto. Ponad 2 minuty zdjęć Łukasz Lasia przygotował. Pożegnanie z tym sezonem rozgrywek. Warto, polecam. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Odważnie, ale gol! Damian Szytuła!
Jurkiewicz! Ale petarda! I Beret rzuca do pustej bramki! Teraz pięknie, Aleks! Oj, 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 ależ bramka Aleksa! Barwia Opolew zdobywa brązowy medal mistrzostw Polski! 16. tytuł PGE Vive Kielce!